Chciałbym spytać o Kościół i religię, bo bodajże w Polactwie stwierdził Pan mniej więcej, że tylko dzięki religii katolickiej nie nastąpił w naszym kraju czy w naszym społeczeństwie całkowity upadek moralności i zezwierzęcenie. I skąd taka surowa ocena naszego społeczeństwa w tym kontekście i dlaczego uważa Pan, że wytworzenie się laickiej moralności, jak choćby w Czechach, byłoby u nas niemożliwe. I kontynuując temat, chciałbym jeszcze spytać, czy w nowoczesnym państwie jest miejsce na kościół? I jeśli tak, to jak widzi pan jego rolę? Panie Tomaszu, dziękuję za pytanie. Ja rzeczywiście uważam cały czas tak samo, jak wtedy w Polactwie napisałem. Uważam, że po tym, co Polaków spotkało, przy tym, co Polaków spotkało, myślę o tych masakrach wojennych, o tych nieuchronnym zdziczeniu, które wojna za sobą ciągnie, to była naprawdę jedyna wartość, jedyna oś, której ludzie mogli się chwycić. Ta tradycja przechowana przez rodziców. Mam osobiście doświadczenia z ludźmi niewierzącymi takie, że oni sami pewne rzeczy wiedzą, że trzeba przestrzegać, dlatego że ich mama jeszcze chodziła do kościoła i ich mama ich tego nauczyła. Oni już do kościoła nie chodzą i w Boga nie wierzą, ale mama ich tego nauczyła, oni nie pytają, dlaczego mają to wbite. Ale swoim dzieciom nie potrafią już wytłumaczyć, dlaczego tego nie robić, dlaczego nie kraść, jeżeli to się opłaca. Przykład Czech, który pan podał, jest rzeczywiście przykładem ciekawym. To jest państwo laickie i jest to państwo bardzo moralne. Może dlatego, że inną historię mieli. Nie wiem. Nasza historia była taka, jaka była i myślę, że tutaj no niestety nie sprawdza się inny system wartości niż ten oparty na wierze katolickiej. Nie mówię o tym, że czy każdy musi wierzyć, czy nie, ale ten system wartości jest jedynym, jaka polska kultura zachowała.